Koła mamy zdjęte i tak to tutaj wygląda. Tam wycieki. Ale tu ziemi. Rosja jedzie, a ja tutaj zrobię diagnostykę przed rozebraniem ciągnika. Tak on wygląda, 7210 Pro. Ciągnik jest bez biegów pełzających. Tak to wszystko wygląda. Umyliśmy już go do demontażu. Koła założyliśmy odwrotnie, żeby był dostęp. Już tutaj trochę było w nim rzeźbione, bo ciągnik długo był. On chyba, nie wiem, czy też od początku nie był tutaj w kraju u nas. Silnik pracuje, zaraz go uruchomimy. Tak, podłączyliśmy paliwo tutaj sobie teraz z tego z banieczki, bo zbiornik też był zdemontowany, bo będę go rozpoławiał w miejscu sprzęgła głównego, ale kabiny nie będziemy ściągać, bo pomysł jest taki, że my go jak najszybciej uruchomić, ewentualnie wizualnie tylko poprawimy te lampy, żeby to tak się wszystko trzymało, poustawiamy trochę tutaj te uchwyty od maski, no i nie będziemy tu nic więcej robić, no i być może opony się jakieś tam skombinuje lepsze, o ile się okaże, że damy radę go w tym roku uruchomić. I teraz będę podłączał te manometry, żeby sprawdzić ciśnienie na sprzęgle głównym i na sprzęgłach 1-3-5 oraz na zakresach średnim, wysokim i niskim. Rozgrzeję go. No i podłączę jeszcze przepływomierz, zobaczymy ile ma hydraulika wydajności oleju. To wszystko zawsze robię przed rozebraniem ciągnika, żeby mniej więcej mieć obraz, jak to wszystko wygląda. Ale tu jest podejrzenie, że jest uszkodzone sprzęgło główne. Po tym, jak pomierzę ciśnienia, się okaże, że ciśnienia są w porządku, spuścimy olej i rozbierzemy filtr oleju sący. Tutaj ten filtr, w tym miejscu co jest, to rozbieramy i przez to już będziemy widzieli, przez ten otwór będziemy widzieli sprzęgło główne i będzie widać, czy zabezpieczenie wypadło, czy coś jest ze sprzęgłem głównym. Ale najpierw pomierzę sobie tutaj te ciśnienia. Trzeba będzie przywinieść większą bańkę, bo to będzie za mało paliwa, żeby go nagrzać. No i mogę kontynuować. Dałem większą bańkę. Musiałem zabrać przewody ze Steigera od skrzyni, bo tam jeździły na skrzyni i nie miałem jak się podłączyć. A tam już mogę zaślepić, bo tam już wszystko jest w porządku, także nie muszą być tam zegary zamontowane. Teraz go odpalę i rozgrzeję i zobaczymy, jak on tutaj trzyma to wszystko. Zobaczymy na zimnym, na silniku, ile jest. No 5 prawie, 4-8. Sięgną mi one do środka. Thank you.
główne. Teraz jest na parkingu. Zobaczymy najpierw na zimnym wszystkie ciśnienia, a później na rozgrzanie. Lecę do przodu. Przełączam biegi. Tego zegara słabo widzę. Nie odbija. Normalnie są wszystkie biegi. Na 4 sekcje? Będzie rozebrać tę dźwignię od tego. Dobra, niech się rozgrzeje. Jeszcze będę chciał przepływ mu zmierzyć. Modulacja jest. Trzeba poprawić linkę, bo nie ma pełnego ciśnienia. A do tyłu? Tak, to są wszystkie biegi. Mamy na 1000 obrotów silnik teraz. No i zimny olej, nie? Ale ogólnie się lekko przełączają biegi. Już troszkę się rozgrzał. Ale coś silnik przerywa i w ogóle nie chodzi jak trzeba. Najprawdopodobniej jest problem z filtrami. Tu w ogóle były takie jakieś inne filtry. Takich nie widziałem jeszcze. Taki był zamontowany. A. Ja tutaj zakładam co? Nie, bo już się nagrzał. Silnik już się nagrzał. Czekaj. Chcę wymienić. Silnik już się rozgrzał. Tylko zaczął mi przerywać i mam podejrzenia, że właśnie filtry są do wymiany, także wymieniam filtry. Zaraz go odpalimy i chcę jeszcze, żeby pochodził. I a czemu dokręcasz filtru? Bo żeby napełnić go, wiesz, a, żeby powietrze uciekło. Silnik wydaje się zdrowy, bo ten, ciśnienie jest ok. Tamten filtr czarny był zapchany raczej, bo... O, takie dziwne filtry, nie? Co? No dziwny, taki jakiś jest założony dziwny. A tylko jeden? A tu masz dwa. Czy nie dokręcasz? Nie ma. Może przepompuję. Jeszcze bym chciał podłączyć przepływomierz, zobaczyć jak hydraulika podaje, wiesz? Na tą chwilę wygląda, że skrzynia 3 jest ciśnienie w porządku, także pompy będą dobre. 90% jest uszkodzony właśnie kosz sprzęgła głównego. Zabezpieczenie wypadło najprawdopodobniej w tym koszu. O, o, filtry były zapchane, teraz słyszysz? Słyszę. Przelewowy ten puszcza.
zaworek z tamtej strony. Co, odpalisz go? Czy ja mam wejść? Wejdź, czy nie honiory. Dobra, czekaj. To, żeby nam pasowało. Odłożymy tutaj z boku, później się wyrzucimy. Podłączony. Mamy tak. 65 litrów 100 barów. Temperatura 51 stopni. Więcej niż 160 barów. Obroty 1800. Teraz zobaczymy na wolnych obrotach, jakie jest ciśnienie oleju na silniku. Cyka tak, bo ma pod kolektorem uszczelkę wydmuchaną, ale wygląda na to, że kolektor chyba nie był odkręcany. Tu mamy jakieś 1,5 bara. Dobrze mówię? Tak, bo ta kreska jest 1. Także tutaj nie jest źle. Na skrzyni 18. Jak włączę biegi, to będzie podobnie, zaraz zobaczymy. Na rozgrzanym. No ma 50 stopni gdzieś olej. Spodki połamane. Teraz załączę mu jazdę.
tutaj nie będzie problemu, wszystko jest ok. Tutaj mamy mniej, bo jesteśmy na niskim zakresie, tam jest do... O! Tam jest do 10 barów. Na sprzęgle głównym, teraz już będzie... obroty i będziemy sprawdzali. ...1740 obrotów. W wolnych obrotach mamy 15, 16, 17. Nie, skrzynia będzie żyła. Tutaj, o ile sprzęgła nie są popalone, to powinno być ok. Co zrobimy? Zgaszę go najpierw. Starczy, bardziej go nie będę rozgrzewał. Krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o pompy od skrzyni biegów, wydaje się, że jest wszystko w porządku. Na każdym przełożeniu ciśnienie jest w normie, utrzymywane. Nie ma jakichś tam spadków podczas przełączania. Ciągnik nie jedzie. Jest to spowodowane najprawdopodobniej, że jest sprzęgło główne uszkodzone. Kosz wyskoczyło zabezpieczenie z kosza. Trzeba będzie go rozpłowić pod kabiną, tak jak mówiłem wcześniej. I druga rzecz. Tu bym się niczym na razie nie martwił. Olej widzę, że jest fajny w miarę w skrzyni. Silnik, ciśnienie, tak jak było widać. Wydaje mi się, że jest ok. A czy nie wydaje? No jest ok, bo tam nie ma 4 barów, ale jest te 3,8. 3,8 na wolnych było tam powyżej gdzieś koło 1,2, 1,5. To jest ok. Później trochę przygazowałem, to już rosło. Także silnik jeszcze będzie, jest zdrowy. Tak jak tu widać, pasek skręcony, tu jakieś tam wycieki, mnóstwo wycieków tutaj jest, no jak w każdym Magnumie, który do nas przyjeżdża, to trzeba się tym zająć. Tutaj tak, pompę, wtryski na razie zostawiamy, usuwamy wycieki, znaczy najpierw rozpławiamy go, żeby go uruchomić, pojeździć, a następnie jak się okaże, że skrzynia jest ok, w ruchu wszystko, że jest dobrze, to usuwamy wycieki. Tu widać, po umyciu już tutaj się leje. Tu się leje. Z tamtej strony. Tutaj też już jest plama. Cieknie tam. Z głównego zasilania zaworu pierwszeństwa. Się leje. Widzę, że w kompensatorze pompy jest wkręcona śruba regulacyjna ciśnienie. Coś tu regulowali. I mam podejrzenie, że pompa już nie daje takich parametrów, jak powinna. Zresztą podczas pomiaru wychodziło, że 150 barów i więcej nie można było uzyskać ciśnienia. A tu widzę, że jest wkręcone. No i jeszcze trzeba się przyjrzeć rozdzielaczowi, tymi zaworkami mocy, które sterują mocą hydrauliki. Ale jak nie, to pompę trzeba będzie podmienić. Ale to też, to później wyjdzie w praniu. Najpierw zajmujemy się, tu go kroimy w tym miejscu. Jutro, znaczy wyciągamy filtr najpierw, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to sprzęgło. Tu go rozpławiamy, on tu widać był rozpławiany, czyli był tu już robiony. To robimy. Uruchamiamy, przejeździmy troszkę, zobaczymy, jak to wszystko tutaj, ta skrzynia pracuje.
a następnie się zabieramy, ściągamy koła, całą hydraulikę trzeba uszczelnić, tak jak robimy to w każdym ciągniku. Silnik tutaj tylko, tak jak mówiłem, uszczelnienie, rolkę napinającą, trzeba pasek, bo najprawdopodobniej rolka jest uszkodzona, dlatego tak pasek spadł. Napinacz cały trzeba wymienić. Tu widzę spływ do turbiny, jest jakoś też tak zrobiony, dziwnie trzeba to będzie zrobić. I tu jest luźna od kolektora, ale kolektor wygląda jakby on był nieodkręcany. Tak mi się wydaje. Po kolektorze widać, że nie jest, nie wiadomo jak wypalony. No bo to jest mały ciągnik, tak, 7210, to one trochę są mniej obciążone. No tutaj tłumik był spawany. Obstawiam, że tam 20, teraz na liczniku chyba jest 1000 coś, czy 21 tysięcy ma godzin. Ile ma? 1216, no 21 tysięcy. Myślę, 30 raczej nie. To mamy do zrobienia. No i uszczelnienie przodu, ale to najpierw mówię, tam to trzeba ogarnąć. No i kabina jest jaka jest. Ważne, żeby go uruchomić, żeby on jeździł. Poprawimy tylko lampy w tej masce, żeby to się jakoś wszystko trzymało i będziemy go używać. No tylko hydraulikę trzeba uszczelnić, bo tak nie może być, żeby się z niego lało z każdej strony. A pompę w razie W to się podmieni, bo to jest na wierzchu. Teraz najważniejsze jest te sprzęgło, żeby ogarnąć. I tak to wygląda.